Heja. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy sobie paniować czy na ty? Na ty, znamy się, nie Tak, udajemy. znamy się. Dzisiaj rozmawiamy z Kaśką Szczyglak, dyrektorką Szkoły Podstawowej numer 3. Z Kaśką znamy się osobiście, więc nie będziemy sobie paniować. Mówimy sobie na ty od dawien dawna. Dokładnie. I no i tak, sytuacja jest jaka jest. Jest dosyć ciężko. Zanim zaczniemy rozmawiać na temat co jutro, chciałabym porozmawiać o ten temat, co się wydarzyło przez ostatnie 2 tygodnie. To teraz tak po ludzku w skrócie, no to po prostu wydarzyło się coś, na co nikt z nas nie był przygotowany i o czym nikt z nas nie myślał. Mimo tego, że dochodziły do nas te informacje z Chin i jakoś przejęci mniej lub bardziej tym byliśmy, no to nikt z nas nie brał tego tak na poważnie i myślał, że to będzie problem, który nas nie będzie dotyczył. No i zdarzyło się tak, że 12, 11 dokładnie kwietnia otrzymaliśmy wiadomość, tak, że szkoła będzie od 12 kwietnia zamknięta. I akurat wtedy ja byłam na spotkaniu w Urzędzie Miasta, a informację o tym przekazywała wicedyrektor Magda Popłaska dzieciom, że mamy taką sytuację. No więc wszyscy przywitali ją brawami, tak? Cieszyli się, dzieciaki były szczęśliwe, że są odwołane lekcje. Natomiast my byliśmy gdzieś tam się z tym po cichu liczyliśmy, tak, że coś takiego będzie. Natomiast no, byliśmy zaskoczeni, że to tak się stało szybko. I z jednej strony było takie uczucie, że dobrze, cieszymy się, bo wcześniej były też telefony rodziców, którzy już byli zaniepokojeni, bali się dzieciaki wysyłać do szkoły. I pewnie byłoby to, tak, i pewnie byłoby to już bardziej takie nagminne. I taki moment takiej niepewności, co dalej, tak? Bo byliśmy jakby tylko poinformowani o tym, że zawieszone są zajęcia. Oprócz tej informacji medialnej i później tej informacji, która przyszła też do nas drogą mailową, no to tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co dalej, tak? Nie było żadnych warunków określonych. To pierwsze rozporządzenie, które się ukazało, było bardzo takie ogólne i tak naprawdę wiele pytań się rodziło, jak to zrobić, co my robimy. I mówiąc szczerze, do 20 marca, czyli do piątku, żyliśmy w takim zawieszeniu naprawdę, prawdziwym, nie tylko, że nie ma lekcji, ale w takim zawieszeniu też prawnym, bo wszystko to, co się działo, nie było tak w tym prawie należycie według mnie umocowane, więc mówię, nowa rzeczywistość, nowa sytuacja, tak? Najpierw radość dzieci i zadowolenie. No a teraz już chyba każdy wie, że to się trochę zmieniło i nastroje są trochę inne. A jak jutro będą wyglądać lekcje? Karolina, szczerze powiedziawszy, ja też napisałam do rodziców, że my wszystko robimy intuicyjnie, nie byliśmy umocowani prawnie. Nauczyciele też. Tak naprawdę jest im ciężko się przestawić, bo to rozporządzenie, które ukazało się w piątek, mówi jasno, że oceniać będziemy dopiero mogli po 25 marca. Więc jeżeli nawet coś takiego napisali, to ja im daję taką po prostu dyspensę, bo wiem, że robili to po prostu z potrzeby serca. Robili to nie, żeby komuś zrobić przykrość, tylko po prostu chcieli pokazać, że pracują, bo sama wiesz, jaki jest hejt na nauczycieli, że teraz my jesteśmy, wiesz, siedzimy w domu, nic nie robimy. To nauczyciele naprawdę chcieli pokazać, że się przejęli, że pracują, że się przygotowują, że są w pracy i że są do tej pracy gotowi. Ale uspokajam rodziców. Na pewno te oceny, które były w tym okresie, będą wystawione, które byłyby jakby jakieś albo złe, to nie będą się liczyć. Prawnie od 25, czyli tak naprawdę od jutra dopiero nauka zdalna rusza. Więc na spokojnie. Różne miałam informacje, różne miałam sygnały. Niektórzy twierdzili, że jest wszystko okej, okay, no ale nie ukrywam, że były głosy, że rodzice mówili, że jest tego za dużo. Ja oczywiście na bieżąco rozmawiam z nauczycielami, jestem w kontakcie też
mailowym, albo też jestem w pracy, nie pracuję codziennie, pracuję zdalnie, nie jestem codziennie w pracy, w szkole, w budynku fizycznie, ale mam kontakt też z nauczycielami, bo przychodzą, tak? I no, będziemy starali się to zrobić jak najlepiej potrafimy. Od razu mówię, że no, nie będziemy wolni od pomyłek, nie będziemy wolni od błędów i na pewno tak będzie, ale wiem, że wszyscy się starają, że wszyscy chcą, żeby było dobrze i naprawdę to, co przekazuję ludziom, to żeby dbali o dobro dziecka, bo sami wiemy, że jest tych dzieciaków naszych nam po prostu szkoda, tak? One są też w stresie i nie możemy im jeszcze dorzucać nic. Ja też siedzę z córką, proszę, która mi tutaj towarzyszy. No tak, ale czy wszyscy nauczyciele trzymają się reguł, prawa? Tak. Ponieważ ja na przykład dzisiaj otworzyłam Librusa i zauważyłam, że pewna pani chciała postawić ocenę z pewnego przedmiotu. Posłuchaj, napisałam do rodziców informację i myślę, że większość dyrektorów to zrobiła w Ostródzie, że tak naprawdę przez ten tydzień nauczyciele będą, ponieważ nie było umocowania prawnego, nie mogliśmy gdybać, co robić czegoś na zapas albo wcześniej, bo nie wiedzieliśmy, co nas czeka, tak? To rozporządzenie też nie jest doskonałe, ono też nam w jakiś sposób nie ułatwia wiele, tak? Ono jest bardzo ogólne i takie lakoniczne i tak naprawdę wszystko jest na barkach dyrektora. Ja chciałabym, żebyśmy przede wszystkim mieli na uwadze dobro dzieci. Do nauczycieli skierowałam prośbę, żeby naprawdę przemyśleli, co jest najważniejsze z tej naszej podstawy programowej, do której jesteśmy zobowiązani, którą jesteśmy zobowiązani dalej realizować. Co jest naprawdę najważniejsze i co można bez szkody dla dzieciaka i dla ucznia, i dla rodzica, i dla nauczyciela zrobić tą drogą zdalną, też niedoskonałą. My w większości będziemy opierać się o wiadomości we dzienniku, taka jest prawda. Są nauczyciele, którzy chcieliby prowadzić lekcje online, ale to jest naprawdę ciężko będzie to zrobić, bo jeżeli jest jeden komputer, dwójka dzieci w różnym wieku i mimo tego, że nauczyciele będą chcieli się skomunikować, że dzisiaj o tej godzinie ja będę prowadzić tak zdalne, jutro ty, to naprawdę będzie to ciężko zrobić tak, żeby te dzieciaki nie były cały dzień w rzeczywistości szkolnej. One nie mogą od 8 do 20 być ciągle w gotowości i czekać, że pani jakaś X czy pan Y będą prowadzić zajęcia, o których poinformują dzień wcześniej. No tak technicznie nie może być, więc my na pewno będziemy opierali się o materiały te wysyłane przez e-dziennik. Natomiast dla dzieci, które nie będą miały możliwości, nie wiem, odebrania takiej informacji z powiedzmy plikiem jakimś, no będziemy starali się w szkole taki pakiet przygotować, ale o to będę prosiła rodziców, tak, żeby zgłaszali to, bo ja też tak naprawdę my do końca nie wiemy, kto jakie ma możliwości sprzętowe, bo nie możemy o to pytać, ani o kwestie materialne, no to są takie już dane, powiedzmy, wrażliwe i my dokładnie nie możemy tego o to pytać. Wiem, że dzieciaki mają wszystkie telefony, ale na telefonach w aplikacji tej Librus nie widać tych plików, które są przesyłane, a tam jest inny, uproszczony obraz, więc mówię, no będziemy starali się. Liczę na to, że nauczyciele podejdą do tego, teraz już mieli sygnały, że za dużo albo za mało, tak? Więc myślę, że uda im się znaleźć i też. Ja cały czas o to proszę i ciągle piszę i myślę, że ludzie będą starali się zrobić to tak, jak należy. Natomiast tutaj, jak będą mnie oglądać rodzice, to też napisałam i mówię, proszę, piszcie, dzwońcie, dajcie mi znać, żebym ja też wiedziała, jak wy to postrzegacie, tak? I wtedy ja mogę na bieżąco interweniować, prosić nauczyciela, żeby troszeczkę ograniczył, a może trochę zwiększył, a może zrobił to trochę inaczej, więc mówię, to będzie na żywo, wszystko będzie live, będziemy starali się reagować na bieżąco. Czyli jutro co? Pola wstaje rano i co robi? Teraz tak, już Pola mi zadała to pytanie, zresztą nie ukrywam, że dziewczyny do niej piszą z klasy, jak to będzie wyglądało, żeby zapytała mamę. Powiem tak, wstaje jutro Pola, myślę, że wstanie, zachęcam ją, żeby wstała około godziny 9:00, zalogowała się do Librusa i tam pewnie według tego planu dostanie wiadomości od nauczycieli,
według tego planu, który normalnie obowiązywał. My nie możemy nic zmieniać, tak? Muszą być taki sam wymiar godzin, jakie dzieciaki mają i te same przedmioty realizowane. Ja w przypływie takiego optymizmu i w ogóle w nadziei, że będziemy mogli to zmodyfikować, bo takie były wcześniej pogłoski, że tak wypowiadał się minister, że będziemy mogli zmodyfikować, już sobie pomyślałam, dobra, to może zrobimy tak, że uczniowie klas piątych, czwartych będą mieli tylko dwie lekcje polskiego w tygodniu, dwie matematyki, tak, że to zredukujemy i będziemy pracować nad tymi ważnymi sprawami. No ale rozporządzenie rozwiało moje nadzieje i musimy po prostu robić to tak, jak było. Ale mam nadzieję, że te treści będą naprawdę takie, że dzieciaki, tak dostosowane, że dzieciaki dadzą radę, że podołają, że nie będą czuły się przeładowane, tak? No, liczę na to, że nauczyciele... Czy nauczyciele będą korzystali na przykład z jakichś pomocniczych filmików, które już są na YouTube? Pracujemy nad tym, żeby wprowadzić taką metodę przez ten program, taki pewnie go znasz, Zoom. Tylko nie ukrywam, nauczyciele są w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami. Nikt nas nie szkolił. Ja też nie mogę teraz wymagać od ludzi, że oni, tak, będą specjalistami w ogóle w nauczaniu zdalnym, że będą prowadzić super lekcje, będą robili live'y i inne rzeczy. Musimy to zrozumieć, że po prostu na nas też to spadło jak grom z jasnego nieba. I my też mamy odporność psychiczną. Ja też przeżywam różnego rodzaju załamania, od zwątpienia, lęku i jak jadę do pracy, to też się boję, czy się nie zarażę. No mówię, wszyscy jesteśmy, chyba wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i nie wiem, czy są ludzie, którzy no, czują się teraz komfortowo, dobrze i czują, że mogą dalej robić wszystko tak jak do tej pory. No nie, no. Po ludzku, będziemy się starać, ale też liczę na sygnały od dzieciaków, od rodziców i po prostu będziemy starać się na bieżąco to wszystko rozwiązywać. Ja myślę, no sorry, tak się rozgadałam, ale myślę, że w tych czasach, w tym momencie jak jesteśmy, to naprawdę ta podstawa programowa to chyba jest najmniejsze nasze zmartwienie. My się powinniśmy, kurczę, skupić na tym, żebyśmy byli wszyscy zdrowi i jakoś starali się żyć, żebyśmy no, w takim składzie się spotkali, jak to się wszystko skończy. A jak pomóc dzieciom? Może zachęcić ich do wspólnego odrabiania lekcji, tak właśnie na tych czatach, grupach, na Messengerze? Wiesz co? Ja nie wiem, mi się wydaje, że dzieci to robią. Ja widzę, że Polka jest w kontakcie z wieloma osobami. Wczoraj wiem, że pomagała koleżance ze swojej coś z polskiego tam robić. Także nie wiem, no mogę się jej zapytać, jak to w ogóle, jak to widzą. Chciałabym powiedzieć tylko tyle. W domu nie chce mi się robić nic do szkoły, ponieważ a. Mam inne rzeczy do roboty. Mogę coś porobić na dworzu, znaczy no mogę. Teoretycznie mogę, ponieważ mam własne podwórko, mogę tam wyjść, nikogo nie ma. I szczerze mówiąc, nie chcę mi się wstawać o 7 i funkcjonować tak jak w szkole. No tak, ale możesz wstać o 9 i robić. Dzieciaki, ja im też napisałam, Karolina, ja wiem, że to jest dla nich po prostu nowa sprawa, to jest kosmos. Im będzie naprawdę ciężko, ale napisałam im, to od nich zależy, od ich samodyscypliny, jak one ten czas wykorzystają, czy one go zmarnują, czy one chociaż w jakimś stopniu nauczą się pracy w takiej presji i po prostu w takim wydaniu. Czy może to będzie czas, żeby poznać właśnie siebie bardziej, jak ja jestem zdyscyplinowany, czy ja sobie poradzę. Może popracować nad tym, żeby sobie ułożyć taki plan dnia. Powiem, nasze pani psycholog i pani pedagog naprawdę służą pomocą, też do dzieciaków wysyłają różnego rodzaju informacje i służą pomocą. Naprawdę wszyscy zdalnie jesteśmy nastawieni na to, żeby im pomóc, ale nie ukrywam, bardzo duża część jest po ich stronie. I jak oni teraz po prostu poddadzą się, no to my nic nie tutaj nie jesteśmy w stanie samodzielnie wskórać. Liczę,
że też zrozumieją powagę sytuacji, jeżeli naprawdę będą chcieli, nauczyć się jakiejś, czegoś nowego, to myślę, że dadzą radę, że to zrobią. Że też się muszą nauczyć, trochę inaczej, nie? Dokładnie. A teraz mam takie pytanie. Pierwsza rzecz, którą zrobisz po tym wszystkim, po tym jak to wszystko się skończy? Karolina, może powiem teraz, ale modlę się naprawdę. Chciałabym, marzę o tym, że się jutro obudzę, włączę telewizor albo jakieś, wiesz, inne informacje i usłyszę, że zniknął koronawirus, że go nie ma. Chcę tą wersję optymistyczną przyjmować. I naprawdę, no jeszcze raz mówię, proszę Boga, bo w nim moja nadzieja, bo nie wiem, czy my ludzie jesteśmy ułomni, nie wiem, czy wszyscy będą przestrzegać tej kwarantanny, czy wszyscy podejdą do tego jak należy. No ludzie są niedoskonali, no wszyscy jesteśmy. Więc chociaż i tak uważam, że dajemy sobie jakąś radę, że sobie z tym jakoś radzimy, że są ludzie, którzy się naprawdę przyjęli i myślę, że to pójdzie do przodu. Dzisiaj już mąż powiedział, że krzywa jakaś tam się w Polsce załamała, że jest trochę lepiej i każdego się chwytam dobrego newsa, każdej dobrej po prostu jakiejś informacji, bo mówię, naprawdę też przeżywam duży stres jako człowiek, tak? Jako zwykły, szary obywatel, ale no, mam nadzieję, że to się skończy szybko. No i trzymam za nas kciuki wszystkich. Na grupie Widzialna Ręka Kinga Wiśniewska, moja koleżanka, napisała, że służy pomocą dla nauczycieli, żeby zdalnie robić z dzieciakami lekcje. Wiem, czytałam, to super. Tak, tylko dokładnie. Na pewno to biorę pod uwagę, tylko mówię, nie mogę wszystkiego teraz obciążać ludzi, tak? To też musimy wziąć to pod uwagę, że naprawdę oni pracują teraz więcej niż normalnie. Mimo, że tego nie widać. Ja wiem, że rodzice myślą, że teraz dużo spłynęło na nich, ale muszą wiedzieć, że nauczyciele naprawdę są teraz przeładowani. No i musimy sobie dać trochę czasu. I na pewno dzięki skorzystamy, na pewno się też odezwę i będziemy starać się organizować. Ja też jakby co służę pomocą. Super, dzięki. Napiszę to zaraz do nauczycieli, nie ma sprawy. Całuję, buziaczki, pozdrawiam wszystkich, pa, 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 pa.